Cześć, tu Michał. Gramy w Europa Universalis 4 jako Austria i właśnie przeprowadziliśmy przedostatnią reformę Revoked Privilege. Odwołanie przywilejów. W każdym razie w międzyczasie wyszedł nowy patch. Zainstalowałem patcha i zaraz przekonamy się, czy nie zepsuł nam save'a. Jeśli tak, to cała kampania pójdzie w diabły. Zaraz zobaczymy. Najpierw zastanówmy się, co tu się dzieje. Wszyscy członkowie cesarstwa są teraz naszymi wasalami. Mamy mało relacji dyplomatycznych, możemy sobie z tym jakoś ładnie poradzić. Możemy też wypuścić dużo więcej wasali, co jeszcze zwiększy naszą siłę militarną paradoksalnie. Będziemy musieli powypuszczać wszystkie możliwe państewka. Może nawet Burgundię. Im mniejsze, tym lepsze. Dlatego, że oni wtedy zwiększają sobie development i to nam pomaga jeszcze bardziej. Ale na razie mamy wojnę z Danią. I teraz mam mały dylemat, dlatego że fajnie byłoby im coś zabrać. Tylko że w tej wojnie mamy ze sobą tylko Holsztyn. Czy teoretycznie mógłbym wezwać jakichś innych swoich wasali? Zastanówmy się. Nie mógłbym. Nie mógłbym tego zrobić. Problem polega na tym, że chciałbym dać po trochu, po jednej prowincji, każdemu komu się da. A nie tylko Holsztynowi, bo tylko im mógłbym dać teraz prowincję. Generalnie chodzi o to, że na przykład, powiedzmy, Fryzja ma granicę morską z tymi prowincjami, więc mógłbym dać im jedną. Potem stąd, tutaj i tak dalej. I w ten sposób rozwijać ich wszystkich. Dlatego to, co teraz zrobię, może się wielu z was wydać dziwnym, ale podpiszę biały pokój z Danią. Może wezmę od nich reparacje czy coś. Jest 0% war score, dlatego że... w sumie nie wiem dlaczego. Zanim załadowałem patcha, było zupełnie inaczej. A może się jeszcze nie update'owało. W każdym razie wyślę im biały pokój. Zaatakuję ich za 5 lat znowu. Zaakceptowali i gra jeszcze się nie rozwaliła. O, czemu ja mam prędkość 5? Gra się jeszcze nie rozwaliła, bardzo dobrze. Może się wszystko zawiesić za chwilę. Ale w międzyczasie zastanówmy się nad sytuacją wewnętrzną w naszym państwie. Zobaczmy też, kto liczy się jako nasze relacje dyplomatyczne. Czy Czechy się liczą? Nie liczą się. Bardzo dobrze, bo mieliśmy unię personalną, ale teraz są po prostu naszym wasalem. Nawet lepiej. Chociaż formalnie dalej jest ten sam przywódca. Dziwne. Możemy mieć jednocześnie jako wasala, a nie szkodzi. Tak jest nawet lepiej. I teraz co możemy zrobić? Możemy pójść sobie tutaj do zakładki dyplomatycznej i stworzyć inne państewka, które nam bardzo pomogą. Ale zanim to zrobimy, trzeba upewnić się, że wszystkie nasze prowincje są w cesarstwie. O! Zmienili mapę cesarską. Zmienili mapę cesarską. Bardzo ciekawe. W sumie teraz to już nie wszystko jest zielone, więc nawet lepiej. Teraz tak, pomarańczowy to elektor, zielony to członek cesarstwa, czerwony to my. Imperator, cesarz. Dobra, wszystkie nasze prowincje. A nie, nie wszystkie nasze prowincje. Na przykład Kreta nie jest w cesarstwie. Spróbujmy dodać wszystkie, które się da. Dobra, Kreta jest w cesarstwie. Dodam to autorytet, ale autorytet, o autorytet nam w tej chwili nie chodzi. Chodzi nam o to, żeby wszystkie te prowincje pododawać i móc wypuścić nowych wasali. Im więcej mamy wasali po przeprowadzeniu tych reform, wydaje się to nielogiczne, ale uwierzcie mi, im więcej mamy tych wasali, tym jesteśmy potężniejsi. Nawet jeżeli wydaje się inaczej. Okej, tu musimy skończyć core. Czyli musimy pamiętać, a nie, tu i tak nikogo nie możemy wypuścić. Trzeba wszystko sprawdzić, czy czasem czegoś nie pominęliśmy. A właściwie przejdę na tą mapę. O, na przykład, to jest nasza prowincja, ale nie jest cesarska. Trzeba ją dodać. Tutaj nie możemy dodać, bo to nie jest nasza bezpośrednio. Mamy jeszcze coś? Czy mamy Rygę, ale Rygi nie dodamy, bo jest za daleko. Dobra, i właściwie to mi odpowiada. Teraz, co możemy zrobić, to... No właśnie, kiedy mogę zacząć anektować Węgry, bo to też jest ważne. 58 za rok. Ok. Więc co musimy zrobić? Musimy zacząć tworzyć malutkich wasali. Im mniejszych, tym lepszych. Ryga nie, bo by nie była... Tyrol jest naszą kopalnią złota, więc... No nie wiem, Styria jest za duża. Flandria to już 4 prowincje, Burgundia to 5. Szukajmy najmniejszych. Luksemburg. Idealnie. Proszę bardzo, Luksemburg. I zaraz upewnimy się, czy on dodań będzie do cesarstwa jako nasz wasal. I czy nie dodaje nam do relacji dyplomatycznych. Nie dodaje. Wszystko się wydaje być w jak najlepszym porządku gdzieś w Luksemburg. Jaką wy macie flagę? Czerwony lew na biało-niebieskim tle. Tu jest Luksemburg. Super.
Wszystko się bardzo dobrze składa, wszyscy nas lubią, wszyscy są wiernymi wasalami. Ba, mogę nawet wymagać od nich konwersji na naszą religię. Okej. No to pora wypuścić troszkę więcej, dlatego że każdy taki jeden mały wasal da nam dużo siły militarnej. Friuli. Friuli, czyli to jest prowincja imperialna, czy nie? Wydaje mi się, że jest. Jeszcze się upewnimy tutaj. Tak, ale sama Wenecja nie jest, więc Wenecję też trzeba dodać. Tylko, że... Zaraz, gdzie jest nasza stolica? Stolica jest... Czy nie przyniosłem stolicy czasem? Gdzie jest nasz port handlowy? Bo miałem przenieść nasz główny port handlowy do... Miałem przenieść nasz główny port handlowy do Wenecji. Jasne, że miałem tak zrobić. Czyli może wypuszczanie... Zyskujemy 5 dukatów. Tak, zdecydowanie. Trzeba tu przenieść nasz główny port handlowy i nie będziemy wypuszczać Wenecji jako osobnego państwa. Bo... Chociaż z drugiej strony... Czemu by nie? Możemy wypuścić Chorwację. Nawet Serbię możemy wypuścić. Bośnię. O, wszystko. Ale najważniejsze są tam malutkie państewka. Wenecja dostałaby zbyt dużo ziemi. Dostałaby Kretę. Nie, Kretę by nie dostała, ale... Też z drugiej strony... W sumie wiecie co, wypuszczenie Wenecji też będzie dla nas dobre. Dadzą nam bardzo dużo siły... siły... No... Floty. No dobra, zacznijmy od mniejszych. Kto tam jeszcze był malutki? Ragusa. Tak, jak najbardziej. Proszę bardzo, Ragusa. I Ragusa też jest członkiem cesarstwa, zgadza się? Zapomniałem, jak wygląda Ragusa. Biało-czerwone paseczki. Nie? Może się jeszcze nie update'owało, czy czegoś nie widzę? A, tu jest. Świetnie. Dobra, więcej wasali. Wydaje się, że tracimy siły, ale tak naprawdę wcale nie tracimy. Zeta. Montenegro. Super. Następny. Friuli, Aquileia. Tak. Im więcej małych, tym jesteśmy silniejsi. Albania. Proszę bardzo, Albania. Teraz Epirus. Tak. Możemy stworzyć Epir. Świetnie się składa. Gdzie on był? Och, tyle greckich państwek. Świetnie, świetnie się składa. Teraz Kreta. Kreta też jest prowincją cesarską. Co my tu jeszcze mamy? Epir, proszę bardzo. Bośnia, nie? Bar. Jasne, że tak. O, już się zmniejszyła Burgundia. Wydaje mi się, że nie chciałbym wypuszczać żadnych prowincji tutaj, w Holandii, bo oni mogą się wyrwać spod władzy cesarstwa. Morea, proszę bardzo. Tyrol. Sofia, Widzin. Bizancjum za duże. Serbia za duża, Bośnia za duża. Chorwacja? Czemu by nie? Chorwacja dostanie Istrię i Dalmację. Proszę bardzo. Tego my tu jeszcze mamy. Ryga, nie? Styria za duża. Tyrol w sumie mógłby nam się przydać, dlatego że dostajemy mnóstwo kasy z innych źródeł, a kopalnia złota w Tyrolu przynosi nam inflację. Wypuścimy Tyrol. On będzie miał tę kasę, on będzie ją wykorzystywał, żeby nam pomagać. Teraz tak, Brabant, Holandia, Zelandia to mogą być problematyczne miejsca. Bułgaria, Sofia, Widin, Plodiv. Chyba wszystkie te prowincje są cesarskie, tak? Tak. Proszę bardzo, Bułgaria. Raz. Co nam jeszcze zostało? Flandria, Ryga. Hainaut? Gdzie jest Hainaut? Henengau. To nie jest tu gdzieś? Tutaj. Namen Kamerich. Jasne, proszę bardzo, Hainaut. Będzie dość silnym państewkiem. O, Burgundia dostanie tylko jedną prowincję? Tak? Proszę bardzo, może być i Burgundia. Będziemy graniczyć tak bardzo z Francją. Mamy jeszcze kogoś? Bośnia to dość dużo prowincji. I nie bardzo moglibyśmy ich czymś nakarmić. Nie bardzo moglibyśmy im dać jakieś prowincje. Serbia to jeszcze więcej. Bizancjum jeszcze więcej. Chociaż w sumie... Rozważysz Bizancjum. Na razie Wenecja. Tylko czy na pewno?
tylko jeden wasal więcej. Jak wygląda nasza siła handlowa tutaj w ogóle? 38%. Mogliśmy stąd mieć tyle pieniędzy, ale pieniędzy mamy i tak bardzo dużo i to od wasali, a wcale nie z handlu. Wasale, 45. A co mi tam, zróbmy Wenecję. Wenecja prowincją cesarską. Wenecja księciem cesarstwa. Wszystko ma się bardzo dobrze. Moglibyśmy jeszcze stworzyć Serbię i Bośnię. W sumie by to nam zwiększyło siły nasze. Mógłbym nawet stworzyć znowu Bizancjum, tylko dopiero co je zaanektowaliśmy. Tylko że teraz byłyby... Cesarskie byłoby teraz. A fabrykować roszczenia na Turków możemy z tej wysepki tutaj, którą zachowaliśmy, z Naxos. W sumie uwolnienie Bizancjum to może nie jest taki najgorszy pomysł. A Cypr? Możemy uwolnić Cypr? Możemy dołączyć Cypr do cesarstwa? Czy ja mogę uwolnić Cypr jako wolne państwo? Czy nie? Cypr. Nie mam takiej opcji niestety. A Bizancjum to aż 8 prowincji. 8 prowincji to dużo. Mam wątpliwości. Tutaj możemy sobie pokarmić Bułgarię. Gdybyśmy tak Zecie, Raguzie, Albanii, Epirowi, Achai, Morei i Krecie postarali się dać tutaj przejście, to mogłoby być nawet lepsze. Nie, nie wypuszczajmy Bizancjum. Zobaczmy, czy oni by zaakceptowali sprzedaż prowincji, bo Achai moglibyśmy dać Mentes, może albo Rodos. Podobnie tutaj. Żeby mieli granice. Czy na przykład Epir przyjąłby Ateny? To mnie ciekawi. Zobaczmy. Czy ja mogę gdzieś sprzedać prowincję? Czy ja w ogóle mam wolnego dyplomatę? Nie mam. Odpauzujemy. Jak wygląda nasze Liberty Desire, naszych wasali? Wenecja ma największe. Ach, kurczę, trzeba było nie wypuszczać Wenecji. A, tak, za duży cały development. Wenecja i Czechy. No tak, wypuszczanie Wenecji chyba było błędem. No cóż, damy sobie radę. Damy sobie radę. Kto jest następny na liście? Wenecja, Czechy i Lierz? Dziwne. A, technologia dyplomatyczna jest bardzo w tyle. No, nie szkodzi, nie szkodzi. To się polepszy. Jest teoretycznie, Epirze, czy przyjąłbyś ode mnie prowincję? No, jeszcze muszę poczekać jeden dzień. Czy przyjąłbyś ode mnie prowincję? Nie, statki. So, province Ateny. Przyjmiesz? Przyjmiesz. Dobra, czyli możemy sobie pokarmić naszych wasali. Kurczę, trzeba było nie wypuszczać Wenecji. To był błąd. To był błąd. Ale tylko ten jeden. Reszta poszła całkiem nieźle. Jeszcze Tyrol trochę mnie zastanawiał, ale wydaje mi się, że więcej zyskamy, kiedy będzie właśnie tak, jak jest. Być może przydałoby się dać Brandenburgi dostęp do morza. Oddać im jedną z ich prowincji. Która jest gorsza? Możecie sobie wziąć, co to jest, Greifswald. Może stąd ja mogę fabrykować roszczenia na Bornholm, skąd będziemy mieć casus belli do Szwecji. Czy ja mam casus belli na Szwecję? Nie mam. Na razie sobie zachowam te prowincje jednak. Bo z Rygi sobie nic nie sfabrykuję. Tak naprawdę, to jesteśmy teraz tak silni, że moglibyśmy bez problemu zaatakować Polskę, tylko że ona była dla nas dobrym rywalem, dobrym sojusznikiem. A co z Anglią? Anglii właściwie nie moglibyśmy nikomu skarmić, musielibyśmy wszystko przejąć sami. Problem jest też ze statkami. Prędzej czy później będziemy musieli zaatakować Polskę i Francję, albo przejąć je na inne sposoby. Większe będzie, to znaczy bardziej chyba by nam zależało na ataku na Francję. No, jeszcze się nad tym zastanowimy. Krzyżaków dobrze byłoby zaatakować, ale to może poczekać. Tak, pora na następną wojnę z papieżem, na polem Turkami albo Ferrarą. No teraz tak, z kim wy macie sojusz? Z Francją i Montferrat. Czy gdybym wypowiedział wam wojnę, to czy ktoś by wam pomógł? Francja by wam pomogła, Hiszpania pomogłaby mi. Interesujące. Dobra, co dalej? Papież. Papież ma sojusz z Polską. Ale Polska, no Polska by mu niestety pomogła. No dobra. Z kim jeszcze masz sojusz? Z Portugalią i z Montferrat. A gdybym zaatakował Montferrat?
Pomogłaby mu Francja i papież. Może to nie najgorszy pomysł, dlatego że spokojnie sobie poradzimy z Francją. Tylko pozwolę grze polecieć przez, powiedzmy, rok albo dwa, żeby te świeżo wypuszczone państewka miały czas na zbudowanie wojsk. Royal Marriage. Nie, dzięki. Czechy. Nie, w ogóle. Zaraz, czy w Czechach jest nowy władca? Jak to, mogę zawrzeć mariaż z samym sobą? Chyba tylko na zachodzie. No to teoretycznie. Polska. Najlepiej będzie nam pójść na Skandynawię. Tylko że Dania ma z nami rozejm. Dlatego pójdziemy na południe. Na Turków i na Neapol. Neapol chyba też ma z nami rozejm. Do 62 to jeszcze 5 lat. Hiszpania jest naszym sojusznikiem tymczasowo. Savoy. Francja, Prowansja i Neapol. Wiecie co, wygląda na to, że chyba pora zawalczyć sobie z Francją. No tak, kto jest sojusznikami Francji? Austria, Ferrara, Savoy i Montferrat. Wolę zachować Polskę w przyjaznych stosunkach na razie. Obejdziemy sobie ją naokoło, a potem połkniemy ją dyplomatycznie. No tutaj mam bardzo dużo państwek, które mogę wykarmić. Dobrze by było zaanektować Savoy. Może dać te prowincje... Żeby byłoby dać te prowincje Szwajcarii. Albo zaanektować Savoy i wypuścić je jako osobne państwo. Że wtedy dostaną to wszystko. Chyba wolałbym, żeby tak się nie stało. Wydaje mi się, że właśnie zmarnowałem 400 punktów. Dlatego, że chyba będę chciał zaanektować Wenecję z powrotem. Trochę nam to pobruździło. Podobnie być może z Czechami. Jeszcze się nad tym zastanowię. Mamy czas. No to papieżu. Gdybym zaatakował papieża. Nie. A Prowansja? Leon, Neapol i Savoy. Ale mamy rozejm. Ferrara. Sojusz z Francją i Montferrat. Wydaje mi się, że zaatakujemy Ferrarę. I skarmimy ją tak. Komu by ją skarmić? I z Chorwacji, czyli Aquilei. Mógłbym też zaanektować Mediolan. O, Mediolan nie ma z nikim sojuszu, w ogóle nic z nikim nie ma. To Mediolan będzie pierwszy. Fabricate claim. No. A właściwie to ja mam mnóstwo dyplomatów, którzy właściwie nie muszą robić tego, co robią. Odwołajmy tych dwóch. Mediolan. Co my tu jeszcze mamy? Fabricate claim na Montferrat. I kogo mieliśmy zaatakować? Ferrarę. No to proszę bardzo. Na Ferrarę. Teraz nawet żadne koalicje nie są nam straszne. Taką siłą dysponujemy. A jeśli zaatakujemy Francję, to skarmimy ją innym. Francja ma sojusz z kim? Z Austrią, Ferrarą, Savoy i Montferrat. Dobrze. Jezus Maria, tyle ślubów. Nie chcę. Montenegro. Wszystko są nasi wasale. Nie potrzebujemy tych mariaży. Chociaż sprawdźmy jedną rzecz. Jeśli zaakceptuję na przykład z Albanią, to czy nam skoczy liczba relacji? Skoczyła nam liczba relacji dyplomatycznych. Dobra. Więc nie będziemy tego robić. Muszę wszystkie odwołać. Miejmy nadzieję, że nie będą dalej proponować, teraz kiedy mamy już mniej tych wolnych relacji. Teoretycznie mógłbym zawrzeć sojusz ze Szwecją. Oni by się na to nawet zgodzili. Nie wiem, do czego mogłoby mi to być potrzebne. Ale w sumie... Będą mieli przez to mniej aggressive expansion, nie będzie koalicji. Będziemy mogli powiedzieć im osobną wojnę i tak ich podbije. Prędzej czy później. A mamy wolną relację. Dobra, poczekamy, aż się zrobią claimy. Zawrzemy sojusz ze Szwecją i zaatakujemy najpierw Mediolan, a potem innych. Dobra, nasze małe państewka budują sobie armię. Powolutku. Nie mają dość pieniędzy na razie. Ale to się szybko zmieni. Dobra, jak wyglądają nasze sprawy technologiczne? Jesteśmy trochę do tyłu, całkiem sporo do tyłu. A idee? Idee prawie wypełnione. Dobra, najpierw trzeba wypełnić ideę, potem możemy zająć się czym innym. Okej, możemy kolejne prowincje nawrócić, bardzo dobrze. A jak w ogóle wyglądają nasze relacje z wasalami? Zobaczmy, relacje. Wszyscy nas lubią, nawet ci, co lubią nas najmniej, to nas lubią. No załóżmy, że Tyrol, który ma inną religię. Czy ja mogę was nawrócić na moją? Enforce Religious Unity. Co to się stanie? Nie możemy, bo nie ma oficjalnej wiary. Ale to spoko. Będzie dobrze. Najgorsze, że jak zaanektujemy wasala jakiegoś, to ze wszystkim nam spadną relacje o 30%.
Możemy, tak, wiem, że możemy wziąć technologię, ale nie jest to dobry pomysł. Najpierw trzeba wypełnić grupę ideą, bo została nam tylko jedna idea. I nowa decyzja. Biskupi pomocniczy to jest mniej kasy, więcej stabilności. Znaczy tańsza stabilność. Unite the Habsburg Lands, co to jest? Tyrol, zajmij Tyrol. Nie, jest dobrze. Tyrol będzie miał bardzo silną armię, bo ma kopalnię złota, a my nie będziemy dostawać za to inflacji. Inflacja nam stopniowo spadnie, bo nie mamy już tej kopalni złota. Teraz mamy jakąś kopalnię złota, tutaj w Kosowie. Ja ją chyba sprzedam. Czy ja mam jeszcze jakieś inne kopalnie złota? Była jakaś w Czechach, ale chyba jej nie zajęliśmy. Ja sprzedam Kosowo. Sprzedam Kosowo Albanii. Niech sobie poradzi ładnie. A może nawet Montenegro? Nie, wszyscy lubią Albanię. Sprzedamy to Albanii. Ferrara walczy z Wielką Brytanią. Zaraz będzie walczyć z dużo większą liczbą przeciwników. Wszyscy nasi wasale mają bardzo malutkie... O. Tak, Turcy mogą nas nienawidzić i tak ich poniszczymy. Wszyscy nasi wasale mają bardzo malutkie armie, ale jak zbiorą je wszystkie razem, to nikt nie ma szans. Możemy znowu zaatakować Savoy. Zrobimy to z czasem. Musimy zaanektować te ziemię, a potem powypuszczać nowych wasali. O, zapomniałem o flocie. O, i papież. Mamy punkty papieskie, z którymi właściwie nie ma co robić za bardzo. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda nasza sytuacja handlowa. No tak, Wenecja. Może lepiej by było przenieść nasze centrum handlowe tutaj? Trochę pokpiliśmy sprawę z Wenecją, no ale trudno. No niech jest jak jest. I tak nie brakuje nam pieniędzy. Mamy taki przychód, że... Gdzie są wasale? 56 dukatów miesięcznie. Super. I to będzie tylko rosło z czasem. Więc handel jest właściwie bez znaczenia w tej chwili. Forty. Nawet nie muszę wyłączać utrzymania fortów. Zaraz, zgubiłem troszkę wątek. Co my mieliśmy robić teraz? Aha, zastanawiałem się nad przyjęciem tego. Mniej pieniędzy, tańsza stabilność. Nie ma potrzeby. I nad wykorzystaniem punktów papieskich. Rozważałem merkantylizm, ale kiedy tak mało dostajemy... O, reputacja na 20 lat. Ciekawe. O, zmniejszenie inflacji. To chyba wszystko weszło w nowym patchu, co? Legitimacy, zwiększenie. Spada nam czy rośnie? Rośnie. Więcej prestiżu. Właściwie to wezmę forgive usury, czyli... Co to jest usury? To jest... Boże. Coś z pożyczkami. No w każdym razie weźmy sobie to, bo to nam zmniejsza inflację. Trzeba na coś wydawać te punkty. Z tymi zmianami wydaje mi się, że katolicyzm stał się jeszcze lepszy. Co każe mi sądzić, że być może wcale nie warto zmieniać religii. Tylko warto pożreć papieża, żebyśmy nie mieli tej kary za relacje tutaj. Całkiem pożreć. Nawet Rzym. Potem możemy wypuścić go jako wasala. W sumie to by było ciekawe. O, to jeszcze Toskanie. Tyle różnych wasali tu będzie. Jak technologia musi poczekać. Oklejmy się, zrobiły świetnie. Mediolan, Ferrara. Zaatakujemy sobie Mediolan. Zajmiemy go. Czy ja chcę wypuścić Mediolan jako osobne państwo? Mieliby trzy prowincje, byliby dość silni. W sumie dlaczego by nie? Tylko żeby nam Liberty Design nie skoczyło. Bo im mniej ziem mamy sami, tym bardziej skacze. No nic, w każdym razie, Mediolan, pierwszy na linii ognia. A mieliśmy jeszcze zawrzeć sojusz ze Szwecją, tymczasowy sojusz. Proszę bardzo, Offer Alliance. I... Wojna z Mediolanem. Wszyscy do nas dołączą. O, świetnie, świetnie, świetnie. Możemy sobie podbić Ferrarę, nie walcząc z Francją. Tylko czy ja na pewno nie chcę walczyć z Francją? Mógłbym ją sobie podbić. Może już czas? A z kim miał sojusz papież? Zobaczmy jeszcze raz. Portugalia i Montferrat. Montferrat ma sojusz z Francją, Ferrarą. Tak, zróbmy tak. Podbijmy sobie Ferrarę i papieża i tych, cały czas pozostając w wojnie z Mediolanem. Wydaje mi się to bardzo dobrym pomysłem. Wszyscy do boju.
I teraz jak jesteśmy w tej samej wojnie, to zaraz będę mógł wypowiedzieć kilka kolejnych. Zobaczcie, jaka różnica wojsk. No, 300 tysięcy żołnierzy, no, no ich ile tam? 10. Nawet nic nie będę robił. No właśnie, zapomniałem w ogóle o naszej armii, która tutaj traci ludzi. No, rozdzielmy was. Czekacie sobie na wojnę z Turkami. Jeszcze trochę potrwa. Dobra, wy sobie tutaj poradzicie. Kto następny do odstrzału? A, czy mamy wypowiedzieć wojnę w Ferrarze, czy... No, musimy poczekać chwilę. Czy ci nasi wasale coś w ogóle robią, czy nie? No. Dawać, dawać. Chyba nic nie robią. No, wreszcie się ruszyła Szwajcaria przynajmniej. Czemu wy, moi drodzy, nic nie robicie? A musieli przemyśleć sprawy, rozumiem. Dobra, zastanowił się, ruszył do boju. Sus, gdzie jest Sus? Tutaj? Kiedy ja z nimi walczyłem? A, to była jakaś wojna Hiszpanii, już pamiętam. Dobra, kto miał być następny? Montferrat chyba. Czy ja mam już na was klejem, czy nie? Mam. I dołączy Ferrara i papież. Czy papież ma jeszcze jakichś ciekawych sojuszników? Czy ktoś z nich miał Hiszpanię? Francji, Montferrat. A oni mają Commonwealth Portugal, Montferrat. Czyli jeśli wezwę papieża, to pewnie Portugalia dołączy. No, liczyłem na dobre relacje z Portugalią, ale nie jest to najważniejsze. A Neapol, Prowansja i Savoy. A Savoy? Francja, Prowansja i Neapol. No właśnie, ja na was nie mam claimów. Fabricate claim. O, Korsyka nawet. Zacznijmy od Nicei. Komu ja miałem wypowiedzieć tę wojnę? Montferrat, proszę bardzo. Tylko, że jeśli wypowiem wojnę Montferrat, to będę musiał płacić dodatkowo za branie od nich prowincji. A gdybym powiedział wojnę papieżowi bezpośrednio, łączy do nich Montferrat. A, nie mam Casus Belli. Dobra, zrobimy tak. Wypowiemy wojnę Ferrarze. Oni wezwą Montferrat. Świetnie. W międzyczasie sfabrykujemy sobie klejma na papieża i następnie wypowiemy wojnę papieżowi. Co nam naprawdę z kolei? Co to jest? Urbino, proszę bardzo. Albo nawet na Rzym. Czemu by nie na Rzym? Świetnie. A, jeszcze na Savoy. A na Savoy już fabrykujemy. A nasza chmara wasali poradzi sobie z nimi w okamgnieniu tak zwanym. Rywal naszego rywala. Uzbek. Naprawdę. Dobra. Zastanówmy się teraz, czy będziemy chcieli wypuszczać Mediolan jako, no, jako wasala. Niekoniecznie. Tak jak nie powinienem był wypuszczać Wenecji, tak pewnie nie powinienem wypuszczać Mediolanu. Poproszę sobie relacje z Wenecją i chyba ich zaanektuję. Bo są zbyt buntowniczo nastawieni. Gdzie to jest relations? Tak, będę musiał niestety stracę na tej całej akcji, stracę 400 punktów dyplomatycznych. Ale co nam szkodzi? Mamy mnóstwo. Pomyliłem się. Każdemu się zdarza. Tak, to teraz... Tak, rebelianci, tam róbcie sobie co chcecie. Niestety nasi poddani zachowują się niezbyt mądrze, skupiając tak wielkie armie w pojedynczych prowincjach. Powinienem też poprawić nasze relacje z Węgrami, dlatego że zacznę anektować Węgry niedługo, nawet szybciej niż Wenecję. Ja nie wiem, czy powinienem anektować Wenecję. No nie wiem, darmowy wasal, bardzo się przydaje. W jakim skoszy Liberty Desire, to pewnie tak. O, i możemy przekonwertować na najnowszą prowincję, świetnie. Okazuje się, że update do nowego patcha nic nam nie zepsuł. Bardzo dobrze. Bardzo jestem z tego zadowolony. Tymczasem pora już kończyć odcinek. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to dajcie lajka i do zobaczenia następnym razem. Cześć.